Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziś jest środa, 7 tygodnia Wielkanocnego. Dzisiaj też przypada takie wspomnienie, 24 maja przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych. I to z tym wspomnieniem, to mi się kojarzy taka sprawa. Wiecie, najstarsza modlitwa maryjna, jaką znamy jeszcze z papirusów starożytnych z pierwszych wieków Kościoła, no to jest pod Twoją bronę. Znaczy, oczywiście są słowa anioła z Ewangelii Świętego Łukasza, zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza. Jest modlitwa Zdrowaś Maryjo, ale to jest troszeczkę inna sprawa. Natomiast właśnie jest takie świadectwo, że bardzo wcześnie chrześcijanie właśnie mieli tą świadomość, że mogą się uciekać pod opiekę Matki Bożej, że skoro ona jest Matką Jezusa, właśnie to jeżeli, prawda, my się deklarujemy, Jezus nas przygarnia jako swoich braci, swoje siostry, jeżeli Syn Boga przychodzi nas przekonać o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy Jego braćmi, siostrami, prawda, i jeżeli On, prawda, widzi w Maryi swoją matkę, oddał się pod jej opiekę, pod jej kuratelę, prawda, jako małe dziecko, i chciał wzrastać w swojej naturze ludzkiej właśnie mając za Matkę Maryję, no to my też, jakby to powiedzieć, z jednej strony chodzi o to, żebyśmy naśladowali Jezusa w tej Jego decyzji właśnie o poddaniu się matczynej trosce Maryi, a z drugiej strony, no żebyśmy się ucieszyli, że mamy takie prawo jako bracia i siostry Jezusa razem z Nim zwracać się do Maryi, właśnie prosić ją o opiekę, o wsparcie, i rzeczywiście chrześcijanie doświadczają tej opieki i wsparcia. No i oczywiście jako potwierdzenie to jest słynna scena spod krzyża, prawda, kiedy Jezus powierza swojego umiłowanego ucznia pod opiekę swojej matki, i On to czyni. Właśnie na tym to polega, że uczeń umiłowany, on nie podważa miłości Jezusa, nie podważa troski, którą Jezus ma dla niego w swojej miłości. Że jeżeli widzi, że Jezus w swojej troskliwości, patrząc z krzyża, chce go powierzyć opiece Maryi, prawda, swojej matki, to jakby z tym nie dyskutuje, nie szuka jakichś wykrętnych argumentów, jakichś, prawda, nie doszukuje się tu 7 dnia i nie wiadomo czego, tylko po prostu bierze to takie, jakie jest, tak jak Jezus mu to daje, nie? Natomiast my wiecznie chcemy po swojemu, i dlatego właśnie ta miłość troszeczkę nie funkcjonuje w naszym przypadku. Właśnie, więc chrześcijanie już bardzo dawno temu, na przykład święty Efrem Syryjczyk już w IV wieku mówił o opiece Maryi, prawda, już wcześniej są świadectwa właśnie, że chrześcijanie odmawiali modlitwę pod Twoją obronę, czy ona wtedy była trochę krótsza niż teraz. No ale właśnie sedno tej modlitwy było zawsze właśnie takie, że oddajemy się pod opiekę Maryi, pod jej obronę, pod jej kuratelę. Chcemy, żeby ona nas ochroniła, otoczyła swoimi ramionami. I tak, i to, co robi Maryja, słuchajcie, zobaczcie, że to, co robi Maryja, to przede wszystkim utrzymuje nas przy Jezusie. To jest to, o co modli się Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Zaraz tutaj dotrzemy do tekstu, że Jezus się dokładnie o to modli w dzisiejszej Ewangelii, żebyśmy dali się utrzymać przy Nim i razem z Nim przy Ojcu, prawda? Żebyśmy się dali utrzymać, żebyśmy się nie rozproszyli, nie odpadli, nie dali się wchłonąć temu światu, tylko żebyśmy wytrwali przy Jezusie i razem z Jezusem przy Ojcu, właśnie w Ojcu, w imieniu Ojca, w miłości ojcowskiej, w ramionach Ojca, żebyśmy zrozumieli, co jest źródłem naszego istnienia i naszego życia. I to robi Maryja, gromadzi nas przy Jezusie. Dla mnie taka przejmująca scena w Ewangelii, że kiedy właśnie uczniowie doświadczają, co to znaczy być przy Jezusie, że mówi Ewangelia, że tyle przychodziło, odchodziło potrzebujących, że nawet nie mieli kiedy zjeść. I zaczęli podejrzewać, że zaufali szaleńcowi, że z Jezusem jesteś nie tak.
I kiedy Maryja to słyszy, to się wybiera razem z braćmi Jezusa, żeby powstrzymać, przytrzymać. I właśnie jest ta słynna scena, kiedy Maryja przychodzi z braćmi Jezusa, stoją na zewnątrz, jakby wokół domu, w którym znajduje się Jezus ze swoimi uczniami, ze swoimi słuchaczami. I tak jak sobie to wyobrażam, tą scenę, to właśnie jakby Maryja z braćmi Jezusa jakby otacza ten dom takim murem. Strzeże, żeby właśnie ci słuchający Jezusa, uczniowie Jezusa, żeby nie odpadli, żeby nie odeszli, żeby się nie zniechęcili, żeby przy Jezusie wytrwali. I to jest coś, co Maryja dla nas robi bardzo ważnego. Czy to nie tylko to robi, ale dzisiaj jakoś tak szczególnie o tym myślę w odniesieniu do dzisiejszej Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia to jest właśnie dalszy ciąg 17 rozdziału Jana, proszę Państwa, wiersze 11b, czyli zaczynam dokładnie w miejscu, gdzie przerwaliśmy wczoraj. Tak, wiersze 11b do 19. Jak się łatwo spodziewać, jutro będzie końcówka rozdziału 17, a co będzie w sobotę? A w sobotę będzie coś, co lubię. Taka bardzo Ewangelia, którą bardzo lubię, bardzo, bardzo lubię, tak. 21 rozdział Jana, końcówka tego 21 rozdziału. Bardzo lubię ten 21 rozdział Jana, a szczególnie właśnie końcówkę, tą właśnie taką żartobliwą scenę, kiedy Piotr już niby idzie za Jezusem, nagle się orientuje, że oprócz niego jeszcze idzie uczeń umiłowany, taki zdziwiony, a ten co tu? Nie, a ten czego tutaj? I wtedy jakby Jezus znowu napomina Piotra, mówi, słuchaj, on to on, a ty idź za mną, a co z nim, to jest między nim a mną, między mną a nim. Właśnie to jest bardzo ciekawe stwierdzenie Jezusa, bardzo ciekawa uwaga pod adresem Piotra, a jednocześnie właśnie wskazówka, że Piotr zawsze będzie Piotrem, zawsze będzie sobą. Jezus jest nastawiony na to, że Piotra będzie musiał zawsze zbierać do kupki, za przeproszeniem, stawiać do pionu, i właśnie to też jest znana wskazówka, że to Jezus osobiście bierze odpowiedzialność za Piotra wszystkich czasów, również za współczesnego Piotra Franciszka, który tak wybiegłem do soboty, ale może, nie wiem, może trzeba to usłyszeć właśnie dzisiaj, że właśnie z tej sceny wynika między innymi właśnie to, że Jezus osobiście bierze odpowiedzialność za Piotra. Za Piotra wszystkich czasów, także za papieża Franciszka. To jakby to nie nasza rzecz jest, nie wiem, dociekać, krytykować, właśnie doszukiwać się siódmego dna i nie wiadomo czego. Że Jezus jakby chce pokazać, że On osobiście bierze odpowiedzialność za Piotra i On nie pozwoli, żeby Piotr na dłuższą metę zbłądził. I zobaczy, że w historii byli różni papieże, różne dziwne rzeczy robili, także pod względem moralnym, i to nie ma co ukrywać, bo rzeczywiście tak bywało, że jakby, że tak powiem, w swoim życiu tak zwanym prywatnym, to niektórzy przedziwne rzeczy robili. Natomiast jeśli chodzi o decyzje dotyczące Kościoła jako takiego, to nigdy żaden Piotr, żaden papież nie zbłądził. To rzeczywiście nigdy nie wydarzyło się coś takiego w historii Kościoła, że później po jakimś tam pontyfikacie trzeba było się rakiem wycofywać ze wstydem z jakichś tam decyzji dotyczących Kościoła, dotyczących doktryny, właśnie dotyczących moralności. Że jakkolwiek papież się zachowywał, żył prywatnie, to właśnie w kwestii Kościoła Jezus nie pozwolił żadnemu Piotrowi zbłądzić. Właśnie i to wynika właśnie z tej sceny, nie? Że Jezus bierze osobiście odpowiedzialność za Piotra. Dlaczego? Bo Piotr jest, bo Jezus pragnie zbawić także Piotra, to po pierwsze, a po drugie Kościół, na czele którego stoi Piotr, którego jest głową widzialną, to jest ostatecznie Kościół Jezusa Chrystusa. I Kościół poprzez Piotra, przepraszam, Jezus chce się zatroszczyć o Kościół, także o to, żeby Piotr właśnie nie skrzywdził Kościoła jako takiego. Nie? Natomiast oddzielną sprawą jest osobiste zbawienie Piotra. I tu widzimy, że też Jezus o to się troszczy, tak jak się troszczy o zbawienie każdego z nas. Nikt nie umyka oczom Jezusa, nikt. Nikt nie umyka oczom Jezusa. Każdy jest Mu znany po imieniu, każdy jest otoczony Jego troską i każdy jest otoczony Jego modlitwą, właśnie tą modlitwą, którą rozważamy.
Chwała tą modlitwą. Każdy z nas jest obecny właśnie w tym wewnętrznym dialogu Trójcy Świętej. Właśnie to zakończenie ostatniej wieczerzy, ta modlitwa Jezusa, którą rozważam, ten dialog Ojca z Synem w Duchu Świętym. To my widzimy, o czym Bóg rozmawia. Wiecie, taką myśl jeszcze miałem, że zobaczę, że myśmy odkryli, że na przykład potrafimy myśleć o sobie nawzajem źle. Potrafimy źle o sobie myśleć, źle o sobie mówić i w konsekwencji czynić sobie nawzajem złe rzeczy. Nie? I jakoś tak podświadomie wiemy, że wszystko zaczyna się tu od złych myśli, prawda? Że jak ja się ponakręcam złym myśleniem o tobie, to w końcu cię skrzywdzę. To w końcu cię źle potraktuję. Natomiast i to przenosiłem, dlatego właśnie Adam i Ewa zaczęli się siebie obawiać po grzechu pierworodnym, bo to odkryli zdolność do zła. Więc ten drugi też jest zdolny o mnie źle myśleć, jest zdolny mnie źle potraktować. Zaczynamy się bać. Właśnie. I to przenosimy na Boga, nie? Że też nie wiadomo, co ten Bóg sobie na nasz temat myśli. Właśnie tu się dowiadujemy. Tu się dowiadujemy w tym dialogu Ojca z Synem w Duchu Świętym, o czym Bóg rozmyśla, prawda? O czym osoby Trójcy Świętej ze sobą rozmawiają na nasz temat. Zobaczcie, to jest rozmowa pełna miłości, troskliwości, czułości. Tutaj nie ma jakiegoś wyciągania naszych ciemnych sprawek. Tutaj nie ma mielenia, że ten taki, a tamta taka, że patrz, co ten, patrz tato, co ten narobił, nie? A synu, patrz, co tamta narobiła. Nie? Zobaczcie, nie ma czegoś takiego. Tego, w co my się tak łatwo wdajemy. Nie? To jest pełnia miłości, pełnia troskliwości, właśnie zatroskania, jak nas wszystkich ocalić, jak nas wszystkich wprowadzić właśnie w ten wewnętrzny dialog Trójcy Świętej, jak nas wszystkich zachwycić miłością, każdego z nas, jak zachwycić miłością, którą Bóg ma w nas, że wszystkie myśli, te dialogi wewnętrzne Boga są pełne pokoju, miłości, czułości, troskliwości, żebyśmy wreszcie się przekonali, co Bóg myśli naprawdę na nasz temat, jak drodzy Mu jesteśmy. Że On zobaczy, nie roztrząsa to, czy nam się udało, nie udało, wyszło, nie wyszło, daliśmy radę, nie daliśmy. Troska Boga jest, jak nas doprowadzić do pełni radości, pełni szczęścia, pełni miłości. Jak nas przekonać o miłości, prawda? Dlaczego? Bo Bóg doskonale wie, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, bo zgubiliśmy prawdę. I dlatego zobaczy, Jezus się będzie modlił o prawdę dla nas. I właśnie posłuchajmy, jak Jezus się modli. 17 rozdział Jana 11b do 19. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno, dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich. A nikt z nich nie zginął z wyjątkiem Syna Zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na tym świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowa. Świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Właśnie, przepiękna modlitwa Jezusa zobaczy o to, żebyśmy nie stracili tego poznania Boga, tego poznania Ojca, które otrzymaliśmy od Jezusa, żebyśmy się nie dali oderwać od prawdy, od wpatrywania w prawdę, w światłość, prawda? Żebyśmy się nie dali oderwać od wpatrywania w Jezusa, w miłość, którą Jezus nam objawił, właśnie to imię, nie? Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu, które mi dałeś. Nie? W Twoim imieniu, które mi dałeś. Jezus to powtarza. W Twoim imieniu, które mi dałeś, że jakby Ojciec przekazuje Synowi imię, Ojciec nadaje Synowi imię, okazuje się, że to jest, że Ojciec daje Synowi swoje własne imię. To trzeba ciągle pamiętać o tym, że imię w Biblii wyraża osobę, istotę, głębię osoby, tak? Że imię jakby jest ujawnieniem tego, kim ta osoba jest w największej swojej głębi, prawda? I teraz zobaczcie, że
Syn otrzymuje od ojca imię, no tak jakby to powiedzieć, no to jest normalne, że ojciec nadaje synowi imię, ale okazuje się, że to imię, które ojciec nadaje synowi, to jest imię samego ojca. Właśnie, że syn otrzymuje od ojca całość istoty ojca, właśnie to, co my mówimy, że są współistotni, nie? Że ojciec, syn jest współistotny ojcu. To jest właśnie tutaj, stąd to jest wzięte, że syn otrzymuje imię ojca. Imię ojca, istotę ojca, nie? Mają tą samą istotę. Właśnie dlatego w synu ojciec się objawia, dlatego syn może objawić swoim uczniom imię ojca. Zobaczcie, że na czym to polega, że ojciec przekazuje synowi, nadaje synowi imię. Nie? Przekazuje, dzieli się z ojcem. Ojciec udziela synowi swojej istoty. Prawda, swojej natury, prawda, w ten sposób, że mówimy, że oni są współistotni, nie? Że są tak, że w Bogu są trzy osoby, ale mają wspólną, jedną naturę. No to właśnie to jest stąd wzięte, tak? Jakby ktoś miał wątpliwości, że myśmy coś tam wymyślili, to jest właśnie stąd wzięte. I teraz zobaczę, że Jezus mówi o czym, że to imię objawia swoim uczniom, przekazuje swoim uczniom. Że to jest coś nieprawdopodobnego, że my jesteśmy zaproszeni właśnie do udziału w imieniu samego Boga, nie? I rzeczywiście tego doświadczamy. Zobaczcie, ja dzisiaj tego doświadczam, że Bóg ma na imię Jestem i ja o sobie dzisiaj mogę powiedzieć Jestem. Mogę stwierdzić, że mam na imię tak jak Bóg. Tak jak Bóg. Właśnie. I to jest prawda o Bogu i o mnie. To jest nieprawdopodobna prawda. Nieprawdopodobna prawda, którą przyniósł nam Jezus, którą nam przypomniał. Bo okazuje się, że Bóg nigdy nie przestał tego robić, bo inaczej przestalibyśmy istnieć, to myśmy stracili z oczu tą prawdę. Dlaczego ja w ogóle jestem? Dlaczego ja w ogóle mogę powiedzieć o sobie, że jestem? Dlaczego ja w ogóle istnieję? Bo Bóg dzieli się ze mną. Bóg w Chrystusie dzieli się ze mną swoim imieniem, czyli swoją istotą, swoją naturą. I dlatego właśnie dzień po dniu mogę odkrywać, że istnieje, mogę poznawać to wszystko, co istnieje, mogę się tym wszystkim radować, bo po pierwsze Bóg dzieli się ze mną swoim oddechem życia, właśnie swoim imieniem, swoją istotą, swoją naturą. Swoją naturą, dlatego ja jestem osobą i to osobą zaproszoną właśnie do tego dialogu, który się toczy między Ojcem a Synem w Duchu Świętym. Jestem zaproszony do tego dialogu miłości, do tej wspólnoty miłości, wspólnoty osób radujących się sobą nawzajem w miłości. Tylko, że myśmy, widzicie, dali się oderwać od wpatrywania się w tą prawdę, w jasność, w tą prawdę, która daje radość. To, co święty Jan powiedział na początku swojej Ewangelii, że życie było światłością ludzi. Tak, doświadczenie życia jakby było doświadczeniem w oczach człowieka, było oczywistym doświadczeniem miłości Boga, oczywistym doświadczeniem Jego ramion, które mnie podtrzymują w istnieniu. Oczywistym doświadczeniem właśnie tego faktu, że jeżeli ja dziś istnieję, to znaczy, że dziś Bóg się ze mną dzieli sobą samym, udziela mi siebie samego, swojego imienia, swojej istoty, swojej natury. I że to jest źródło mojego istnienia. Natomiast myśmy dali się od tej prawdy oderwać. Ona stała się w ogóle zakryta przed naszymi oczami. Zapomnieliśmy tą prawdę w ogóle, kim my naprawdę jesteśmy. I daliśmy się przekonać, że nasze istnienie wynika z tego świata. Właśnie to, co Jezus uparcie powtarza w dzisiejszej Ewangelii, że my nie jesteśmy z tego świata. Natomiast my uwierzyliśmy w takie kłamstwo, że my jesteśmy z tego świata i że potrzebujemy tego świata, żeby utrzymać się w istnieniu. I właśnie to jest metoda na nas. Że widzicie to, co mówi Jezus, nie? Aby zachować nas w imieniu Ojca, który On nam przekazał, prawda? I że On o to się stara, żeby nas zachować w tych imieniu i ustrzec w tych imieniu. To Jezus jakby używa, nie jakby, tylko używa takich dwóch słów. Jedno to jest tereo, a drugie philasso. I to tereo to właśnie jakby jest odpowiedzią, czy to tereo, to strzeżenie, zachowywanie w sensie tereo, to jest jakby takie ustrzeżenie czegoś, zachowywanie przez to, że ja to mam nieustannie na oku, nie? Że ja mam jakąś rzeczywistość na oku, jej pilnuję, nie pozwalam sobie na to, żeby stracić jej z oczu, tak, bo jest dla mnie tak cenna, że
że nie chcę jej tracić z oczu tej rzeczywistości, żeby mi nikt jej nie sprzątnął sprzed nosa, poza tym no, po prostu chcę ją mieć na oku, bo jest dla mnie cenna. Natomiast Fylasso to bardziej wyraża taką ideę straży, jakby takiego właśnie otoczenia strażą, prawda, Fylasso, nie? Prawda, od tego pochodzi też greckie słowo, może to akurat nie w temacie troszeczkę, ale to Fylasso właśnie, nie? Że Fylasso to wyraża bardziej ideę takiego otoczenia taką strażą, nie? Żeby to się nie rozpierzchło, nie rozpadło, nie zginęło, nie uciekło. Teraz jakby to słowo tereo, nie? Że ustrzegłem ich w Twoim imieniu i to, żeby Ojciec ustrzegł nas w tym imieniu, które Jezus nam przekazał właśnie, żeby ustrzegł nas w prawdzie, żebyśmy tej prawdy znowu nie zapomnieli, bo zobaczcie, bez przerwy prawdy zapominamy. Właśnie, teraz Jezus mówi co, że tereo, nie? Tereo, żeby Ojciec ma nas ustrzec, czyli tereo w prawdzie, od nas strzeże Jezus w prawdzie, czyli tereo, właśnie, że to jest jakby taka odpowiedź na taką bardzo ważną modlitwę starotestamentalną, kiedy, prawda, Bóg przykazał Mojżeszowi, żeby Mojżesz nauczył Aarona błogosławić lud Izraela i to błogosławieństwo aaronowe, to czytamy na przykład 1 stycznia zawsze. Niech Bóg zwróci ku wam swoje oblicze, niech ukaże swoje oblicze. Właśnie to oblicze Boga zwrócone ku nam, nie? Te oczy Boga wpatrzone w nas, nie? To właśnie to tereo, nie? Że Bóg jest zapatrzony w nas, nie? Że to ustrzeż ich w Twoim imieniu. Jakby Jezus jakby się modli, żeby Ojciec nigdy nie odwracał od nas swojego wzroku, nie? Żebyśmy jakby nigdy nie stracili tego poczucia, że dla Boga jesteśmy największym skarbem, który On no, nie spuszcza z oka, prawda? Żebyśmy to widzieli w Jezusie, a doświadczając tego w Jezusie właśnie, tego spojrzenia Jezusowego, które nigdy, no, Jezusa, który nigdy nie przestaje, że tak powiem w cudzysłowie, mieć nas na oku, żebyśmy odkrywali Ojca, który nigdy nie odwraca od nas swojego oblicza i że jakby Jezus troszczy się o to, żebyśmy zrozumieli, że to, że Jezus nieustannie jest wpatrzony w nas, a skoro Jezus jest nieustannie wpatrzony w nas, to znaczy, że Ojciec jest nieustannie w nas wpatrzony, żebyśmy doświadczyli, zrozumieli, odkryli, przekonali się, że to wpatrzenie się Boga w nas wynika z Jego miłości, wynika z faktu, że jesteśmy Jego skarbem, Jego dziećmi, a nie z tego, że On chce nas podglądać i na czymś przyłapać. Właśnie dlatego Jezus ujawnia tutaj na ostatniej wieczerzy swój dialog z Ojcem. O czym On rozmawia z Ojcem? Nie o tym, że udało się nas na czymś przyłapać, tylko o tym, jak nas przekonać o prawdzie, prawdzie o tym, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i w związku z tym, kim my jesteśmy dla Boga. Jak nam pomóc, żebyśmy tej prawdy nie tracili z oczu, bo zobaczymy, bez przerwy to tracimy z oczu. Bez przerwy to tracimy z oczu. No i właśnie to jest to tereo, nie? To oblicze Boga zwrócone ku nam w Chrystusie, to spojrzenie Boga nieustannie w nas patrzone, nie dlatego, żeby nas w czymś przyłapać, tylko dlatego, że jesteśmy skarbem Boga, dlatego nieustannie jest w nas patrzony z troską, z miłością. I żebyśmy my mieli nieustannie w tym obliczu Boga do nas zwróconym, w tym spojrzeniu Boga na nas zwróconym, nieustannie mieli właśnie informację o Jego miłości, nieustanne przypomnienie o Jego miłości. To jest to, co uchwycił Piotr, prawda, na dziedzińcu arcykapłana, że za wszelką cenę trzeba uchwycić spojrzenie Jezusa. Tu będzie prawda, nie? Tu będzie prawda. Piotr słyszał tą modlitwę. Zobaczcie jego przytomność umysłu, nie? Że co mnie może uratować? No właśnie to spojrzenie Pana. I Pan zwraca na Piotra spojrzenie. I Piotr tu znajduje prawdę. Upadły, upokorzony, upodlony, zrozpaczony Piotr znajduje tę prawdę, nie? Że w Jezusie nie ma cienia złych myśli o Nim. Jest miłość, troska, troskliwość. Właśnie to spojrzenie, to tereo, które nieustannie przypomina nam prawdę. Właśnie i to Fylasso. Jezus mówi, ja ich Fylasso, z wyjątkiem syna zatracenia. No zaraz będzie o synu zatracenia, ale właśnie to Fylasso, nie? Że On jakby nas trzyma w ramionach. I co ciekawe, jak ja czytam te pierwsze sformułowania, takie bardzo proste tej modlitwy pod Twoją obronę, to mi się te sformułowania właśnie kojarzą właśnie z takim ptakiem,
który właśnie tak pod skrzydłami trzyma swoje pisklęta, żeby nic im nie zagroziło. Właśnie Jezus, nie? Który nas trzyma przy sobie, wpatruje się w nas z miłością i otacza nas swoimi ramionami. Nie tylko daje nam swoje spojrzenie i swoją miłość, ale jeszcze otacza nas swoimi ramionami, żeby nas przytrzymać przy sobie, przytrzymać w prawdzie, w miłości i przytrzymać w ramionach Ojca razem ze sobą, żebyśmy nie odpadli, żebyśmy nie odpadli. I właśnie to zatracenie, apoleo, prawda, nie? Apoleo, zatracić, nie? To wyraża taką ideę, że to zatracenie jest właśnie skutkiem oderwania się od źródła. Oderwania się od źródła. I widzicie, tu cały czas chodzi o to, żebyśmy my nie stracili z oczu prawdy o tym, co jest naszym źródłem, dlaczego my istniejemy, że nasze źródło jest w miłości Boga, w Jego wewnętrznym dialogu. Tym dialogu, który Bóg toczy o nas od samego początku. Zobaczcie ten dialog Boga wewnętrzny w Księdze Rodzaju. Uczyńmy człowieka na nasz obraz. I teraz Jezus odsłania na ostatniej wieczerzy, że ten dialog się nie kończy. To pragnienie Boga uczyńmy, nie? Na nasz obraz. Podzielmy się naszą naturą z człowiekiem. Dajmy człowiekowi nasz oddech, prawda? Zaprośmy człowieka do naszej wspólnoty. Właśnie ten, że ten dialog, zobaczcie, się nie kończy. I teraz zobaczę, od czego dotyczy ten dialog, kiedy my odpadamy. Jak nas przygarnąć z powrotem? To nie jest dialog o tym, jak nas teraz ukarać, tylko jak nas przygarnąć z powrotem, jak nas z powrotem doprowadzić do prawdy i zachwycić tą prawdą. Zachwycić tą prawdą o tym niesamowitym zaproszeniu. Przypomnieć nam, gdzie jest nasze źródło, że nasze źródło jest w Bogu, w tym wewnętrznym dialogu Boga, w Jego wewnętrznej miłości. W tym wewnętrznym pragnieniu Boga, żeby się podzielić z nami Jego naturą i żebyśmy byli włączeni do Jego wspólnoty, żeby nasza radość była pełna. Tak jak pełna jest radość Boga. I teraz zobaczcie, syn zatracenia, że to zatracenie, nie? Apoleo, odcięcie się, odłączenie, nie? Że jaka jest metoda? Przekonać nas, że my jesteśmy z tego świata. Czyli co to znaczy z tego świata? Że nasze źródło jest gdzieś na tym świecie, w jakichś dobrach rzeczywistościach tego świata, nie? Materialnych czy niematerialnych. I w ten sposób nas przywiązać do tego świata i doprowadzić do tego, że będziemy wyciągać ręce i trzymać się dóbr tego świata, doświadczeń tego świata, rzeczywistości tego świata, właśnie za cenę odłączenia się od Boga, od Jego ramion, za cenę odwrócenia uwagi od Jego spojrzenia, za cenę zapomnienia o Jego miłości, odłożenia Jego miłości. A moje źródło jest w miłości. Zobaczcie, ile jest spraw, rzeczywistości, trosk, problemów, wartości, przyjemności, które doprowadzają do tego, że odkładam na bok miłość, nie? Odkładam na bok relacje, w które jest źródło mojego istnienia, źródło mojego życia i tam biegnę za tym, za tamtym, za owym. Dlatego właśnie umieramy, dlatego wracamy do prochu ziemi. Bo uwierzyliśmy w takie kłamstwo, że tu czy tam czy owam, że to czy tamto czy owam to stanowi o moim istnieniu. Okazuje się, że o moim istnieniu stanowi tylko miłość. I tu widzicie syn zatracenia, nie? Judasz, nie? Czy Judasz jest jakby ikoną wszystkich synów zatracenia, wszystkich wieków, wszystkich czasów, nie? Prawda? I zobaczcie, jak to działa, nie? Zobaczcie, jak to działa, że dla Judasza wartością jest kasa, nie? Jest kasa, nie? I teraz jestem gotowy sprzedać Jezusa, odłączyć się od Jezusa, odłączając się od Jezusa, odłączyć się od Ojca, odłączyć się od miłości, odłączyć się od źródła mojego istnienia, bo kasa. I teraz zobaczcie, że Jezus jest tak, że Judasz jest tak skupiony na tych swoich wartościach, że do niego nawet nie dociera, co Jezus próbuje mu pokazać czy powiedzieć. On i Piotr razem są na ostatniej wieczerzy, razem są świadkami tej modlitwy. I Piotr gdzieś to w sobie zapamiętał, wiedział, co zrobić w chwili rozpaczy. Natomiast kiedy do Judasza dotarło, nie? Co sprzedał za te 30 srebrników, nie? Że sprzedał swoje źródło, sprzedał całą miłość Jezusa, całą miłość sprzedał za te marne 30 srebrników, które okazały się na końcu niczym. Właśnie to jest to oszustwo tego świata, że na końcu zostajesz z niczym. Wydawało ci się, że gonisz za czymś, a na końcu zostajesz z niczym. I właśnie wtedy wkrada się rozpacz i przekonanie, że wszystko straciłem.
A tu trzeba słuchać, nie? Słuchać, prawda, słuchać, napełniać się prawdą, że właśnie w chwili ciemności, rozpaczy, żeby wiedzieć, gdzie się zwrócić, żeby tą prawdę odzyskać. Żeby odzyskać tą prawdę i odzyskać nadzieję i odkryć właśnie, że jestem dalej zaproszony, że ramiona dalej są do mnie wyciągnięte, że wzrok Boga jest dalej ku mnie zwrócony, Jego miłość jest dalej cała dla mnie i się rzucać ciągle na nowo w ramiona tej miłości. I właśnie to robi Jezus dla nas. Stara się nas przekonać, żebyśmy chcieli uparcie wracać do tej prawdy. Tak, że może nam się zdarzyć zapomnieć o tej prawdzie, ale żebyśmy wracali do prawdy. Wracali do źródła, uparcie wracali do źródła, do miłości, która jest moim źródłem. Uparcie wracali do świadomości, co stanowi o moim istnieniu. Miłość. Miłość stanowi o moim istnieniu. Miłość jest moją naturą. Miłość jest moim życiem, bo miłość jest naturą Boga i Jego życiem. A ja istnieję dlatego, że Bóg zechciał się podzielić ze mną swoją naturą. I właśnie tu jest cały ten dramat, całe to napięcie, nie? To tkwiące w nas oszustwo, że moją naturą jest ten świat, że źródłem mojego istnienia są sprawy tego świata i że ja tu muszę się poświęcać, a miłość odłożyć na daleki koniec, a jest dokładnie odwrotnie. Właśnie, teraz jest ciekawa prośba Jezusa jeszcze o to, żeby nas ustrzegł od złego. Nie? To jest takie słowo poneros, poneros, to zło w sensie poneros, to polega na tym, że jestem pogrążony w wielkim wewnętrznym cierpieniu, dlatego na zewnątrz reaguję tak, a nie inaczej. I teraz zobaczę, że kłamstwo, nawet jeżeli jest na początku piękne i powabne i pociągające, kłamstwo zawsze nas utopi we wewnętrznym cierpieniu. Na przykład właśnie kłamstwo, że moje oparcie jest w rzeczywistościach, w sprawach tego świata, jakichkolwiek, materialnych czy niematerialnych. Zawsze będę cierpiał, zawsze będę żył w lęku, że stracę, nie? Stracę opinię tego czy tamtego. Stracę, prawda, w oczach tego czy tamtego, nie? Stracę władzę, stracę stanowisko, stracę dom, stracę samochód, stracę pensję, nie? Że zobaczcie, jak nam trudno podejmować decyzje, bo jak na przykład zdecyduję się kupić nie ten przedmiot, to stracę pieniądze, bo jak, prawda, najpierw mi się wydaje, że ja niezbędnie tego potrzebuję do życia, jestem gotowy kupić, a potem się boję, a co jeżeli ja zainwestuję w moje pieniądze w niewłaściwą rzecz, kupię tą rzecz, ona nie da mi tej radości, której oczekuję, co to będzie, nie? Prawda? I zobaczcie, ile w nas jest lęku, ile w nas jest cierpienia, prawda? Zobaczcie, jak my się dajemy wciągać w różne takie rozmyślania, które doprowadzają właśnie nas do tego wewnętrznego cierpienia, lęku, bólu, cierpienia, rozdrażnienia. I potem my pod wpływem tego podejmujemy różne dziwne działania, nie? Ustrzeż ich od złego, nie? Właśnie dokładnie od tego, żebyśmy się przyglądali, w co my włazimy wewnętrznie. Żebyśmy rozumieli, że jeżeli coś mnie doprowadza do wewnętrznej udręki, wewnętrznego cierpienia, wewnętrznej ciemności, to znaczy, że to jest kłamstwo. I że ja potrzebuję wracać do prawdy, wracać do miłości, wracać do źródła. Żebym właśnie od kłamstwa uciekał w modlitwę, w miłość, prawda, w relację, nie? Która daje mi życie. Prawda? I za to Jezus poświęca samego siebie. Właśnie to poświęca samego siebie, to ja tu bym trochę dyskutował, bo jakby Jezus mówi, że jak to jest, poświęcam w ofierze samego siebie, aby oni byli uświęceni w prawdzie. I to poświęcam w ofierze samego siebie, to jest dokładnie to samo słowo, które później jest przetłumaczone, żeby oni byli uświęceni. To poświęcam w ofierze siebie i uświęceni, to jest dokładnie ten sam czasownik, hagiazo. Teraz raz jest przetłumaczony tak, raz tak. Hagiazo znaczy uświęcić. Hagiazo znaczy czynić świętym. To nie jest poświęcenie w sensie cierpiętnictwa, to jest czynić świętym. Co to znaczy czynić świętym? To jest to, co Jezus powiedział, zwyciężyłem świat. Nie dopuściłem do tego, żeby stać się taki jak ten świat. Nie dopuściłem do tego, żeby choć jakikolwiek szczegół we mnie zrównał się z tym światem. Prawda? To, do czego dopuściła Ewa, nie? Że da się sprowadzić do poziomu węża. Jezus w ten sposób świat zwyciężył, że nie stał się w żadnym szczególe taki jak ten świat, czyli pozostał święty.
Hagios święty to znaczy inny, inny niż ten świat. I właśnie po to, żebyśmy my byli święci, czyli niż ten świat, Jezus ustrzegł w sobie tej świętości, którą otrzymał od Ojca, tej inności. Właśnie tej inności, która sprawia, że w Jezusie doświadczamy tylko i wyłącznie miłości. Tu mamy punkt, stały punkt odniesienia. W Jezusie zawsze znajdziemy prawdę, światło, miłość. Zawsze znajdziemy światło, prawdę i miłość. I On to strzeże w sobie tak, owszem, dla siebie, po pierwsze dla siebie, dla swojej relacji z Ojcem, dla Ojca, prawda? Ale strzeże tego też i dla nas. Nie? Dla nas, żebyśmy my mieli w Nim nieustanny punkt odniesienia, kiedy tracimy prawdę z oczu, kiedy wchodzimy w wewnętrzne cierpienie, udrękę, zwątpienie, ciemność, wewnętrzne pogubienie, żebyśmy wiedzieli, gdzie pędzić, gdzie odnajdywać prawdę. W Nim, bo On tą prawdę zachował w sobie. Nie? Pozostał inny, ustrzegł w sobie świętości, czyli tej inności, którą otrzymał od Ojca.